Uroczystość Ciała Bożego w Katedrze Lwowskiej. Lwowscy katolicy modlili się o zwycięstwo, pokój i jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie. Uroczystej mszy świętej w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcia Matki Bożej Najświętszej przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Czcigodni kapłani osoby życia konsekrowanego, drodzy rycerze Kolumba, umiłowani bracia i siostry. Chrześcijanie pierwszych wieków zachęcali siebie do uczestnictwa w Eucharystii takimi oto słowami. Pójdźmy po życie, po pomoc, po miłość, po świętość. A nam dzisiaj w czasie tej mszy świętej towarzyszą słowa, którymi Kościół modli się, ilekroć zwraca się bezpośrednio do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Ta modlitwa zwraca naszą uwagę na żywą i tajemniczą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która jest ośrodkiem i sensem naszej wiary. To dzięki tej obecności Jezusa pośród nas przywołujemy zbawczą mękę Jego, której owocem jest dla nas zbawienie, czyli ciągłe zapewnienie, iż w domu Ojca jest mieszkanie. Tak wiele, że każdy, kto tylko zapragnie, może tam odnaleźć dla siebie miejsce błogosławionej wieczności. Ta modlitwa przypomina nam również o powołaniu, jakie każdy chrześcijanin otrzymał od Boga, który wybrał nas do wiary, a mianowicie o świadectwie, poprzez które inni mają trafić do wspólnoty wierzących. To dzięki wierze w żywą i prawdziwą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza stajemy się Jego przyjaciółmi. Pochodzący ze Szwajcarii biskup Józef Hassler, kiedy pracował jeszcze jako wikariusz w Genewie, lubił spędzać długie chwile w kościele na adoracji Najświętszego Sakramentu. Pewnego wieczoru po dłuższej modlitwie i głębokim ukłonie przed tabernakulum obszedł jak zwykle cały kościół, aby sprawdzić, czy drzwi są pozamykane. Przechodząc boczną nawą obok konfesjonału, usłyszał jakieś podejrzane szmer. Podszedł więc bliżej i ku swojemu zaskoczeniu zobaczył w konfesjonale siedzącą kobietę. Co pani tutaj robi o tak późnej porze? Zapytał. W odpowiedzi usłyszał: jestem protestantką. W okresie Wielkiego Postu głosił ksiądz kazania o rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Brałam w nich udział, ale miałam wątpliwości, czy sam kaznodzieja wierzy w to, co głosi. Dlatego szukałam okazji, aby zobaczyć, jak się ksiądz modli w samotności bez światła. Pragnęłam wiedzieć, jak zachowuje się wobec Eucharystii chrześcijanin, który wierzy w rzeczywistą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Teraz zobaczyłam na własne oczy i uwierzyłam. Ta kobieta uwierzyła w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii, obserwując modlącego się przed tabernakulum kapłana. Uwierzyła w obecność Jezusa, gdyż zobaczyła, że głoszone słowo na ambonie nie jest tylko wymogiem stawianym parafianem, ale jest codziennością życia dla tego, który głosi naukę i zachęca, aby uwierzyć i upaść na kolana przed rzeczywistą obecnością Syna Bożego Najświętszym Sakramencie.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki także wezwał wszystkich wiernych, aby nie tracili nadziei w tym trudnym czasie, lecz przybliżali Królestwo Boże, pomagając swoim bliźnim, żołnierzom, modlitwą, a także czyniąc uczynki miłosierdzia. Thank you.